Bogu, może ja się najpierw chwilę pomodlę. Ojcze niebieski, przychodzę przed Twój tron i proszę Ciebie, Panie, abyś Ty poprowadził to mój język, to, co ja mam powiedzieć, aby to było na Twoją chwałę, aby to było świadectwem Twojej mocy, Twojej obecności i Twojej miłości do nas wszystkich. Oddaję Ci chwałę i cześć należną Tobie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Amen. Nazywam się Elżbieta Banach. Wszystko wam powiem. Mam 63 lata. Jestem między Krakowem a Nowym Jorkiem. Tak się złożyło, że wyjechałam do Stanów ponad 30 lat temu na 2 lata. Ale spotkałam mojego męża, który zmienił moje myślenie. I zostałam. Zostałam w trudnym małżeństwie. No w każdym razie różne były koleje, to już jest inna historia. Ale efekt jest taki, że miałam w tej chwili wracać na stałe do Polski i mój mąż mnie porzucił po 30 latach małżeństwa. Dowiedziałam się o tym 4 marca, jeszcze w grudniu byłam bardzo kochana. Także jestem bardzo źle traktowana. Są sprawy bardzo nieprzyjemne, ale wierzę, że Bóg czuwa nad tym. Ale nie o tym chciałam mówić, tylko że to jest też dosyć istotne. Trudne było nasze życie w wielu miejscach. Mieszkaliśmy koło Nowego Jorku na Long Island. W 2003 roku dom został sprzedany. Mieliśmy dom, a uzyskaliśmy pieniądze na ten dom z pracy przy azbestach, przy usuwaniu azbestów. Także mąż wziął część pieniędzy, w tym czasie nie pracował. Ja wzięłam syna, długi i też część pieniędzy. Pojechałam do Georgii, bo on nie mógł się tam znaleźć. Prosiłam wcześniej, żeby wyjść z tego środowiska, bo polskie jest środowisko nienawrócone, jest dosyć toksyczne. W każdym razie wróciłam do Georgii, później przyjechałam do Georgii, później mój mąż przyjechał. Próbowaliśmy coś robić, tam domy były tańsze. Ja nie wiem, ale chyba pod wpływem diabła ja kupiłam dom nie pracując. Później jeszcze chyba 8 miesięcy w ogóle nie pracowałam. A morgi trzeba było płacić, bo tam kupno domu to wygląda tak, że się płaci wpłatę jakąś początkową 25%, a później trzeba spłacać i trzeba to spłacać miesięcznie, plus wiele innych opłat. Także nie bardzo dawałam sobie radę, ale znalazłam pracę, zrobiłam kurs, znalazłam pracę jako pomoc pielęgniarki i pracowałam po 15 godzin w domu starców. Mój mąż najpierw nie mógł znaleźć pracy, jak przyjechał, ale w końcu znalazł on jest ślusarz, tokarz. Także to jest dobry zawód, ale tam prace są niewiele płatne. No i było coraz trudniej. Syn skończył średnią szkołę. Ja mając 52 lata, zostałam namówiona i przyjęłam to, żeby zrobić zawodowe prawo jazdy. I poszłam jeździć na troki. Jeździłam od 2005 roku do 2012 z przerwą, bo w roku 2008 okazało się, że jestem chora na raka. Miałam to dobry czas. Jest to bardzo trudna praca. Bywałam w domu raz na 3 tygodnie, raz na 4 tygodnie, raz na 2 tygodnie, w zależności od okoliczności. A jeszcze wcześniej byłam zdiagnozowana z atrofią nerek, czyli moja lewa nerka nie pracuje, a prawa nerka pracowała tak w 20-22%. I w 2007 roku, pod koniec roku, jak rozmawiałam z panem, a jeździłam tym trokiem sama po całej Ameryce, miałam czas cały czas słuchać Nowego, Starego Testamentu, nauczań Derka Prince'a, bo ja nie byłam praktycznie inaczej prowadzona. Duch Święty dotykał mnie najpierw wcześniej, to trwało wiele lat. Także miałam dobry czas, modliłam się, wielbiłam Boga, mogłam głosić słowo tak, jak umiałam. Moja buzia się nigdy nie zamykała. I słyszę takie słowo w swoim sercu. Modlę się o rodzinę, oczywiście o znajomych. Bóg powiedział, że ja wierzę, że to Bóg. Że będę chora, czyli Bóg dopuści do tej choroby. Ale z tego nawróci się moja rodzina i wiele osób. Podzieliłam się tym chyba w lutym z jednym z braci. On mówi, przyjmujesz złe słowo, to nie jest od Boga. Ja mówię, może i nie. Ale w czerwcu okazało się, że zaczęły mi wyskakiwać guzy.
Poszłam do laryngologa, on mówi, że dam ci antybiotyk na 10 dni, ale jak nie przejdzie, to musisz iść do onkologa, więc nie zadawałam pytań, byłam wtedy jeszcze nieochrzczona chrztem wodnym, bo już byłam ochrzczona chrztem w Duchu Świętym, bo nie miałam swojego zboru. Tam, gdzie jeździłam, gdzie były trakstopy z takimi kaplicami, to tam się mogłam zatrzymywać i w Georgii, tam gdzie mogłam, tam chodziłam wtedy, kiedy byłam, ale nie należałam do żadnego zboru. Z tym, że moi znajomi z Long Island należeli do zboru właśnie odkupiciela, którego członkiem jestem na Brooklynie, na Greenpoint, to jest polska dzielnica. I poprosiłam, żeby mi zorganizowano chrzest. I to tak szybko, w ciągu tygodnia. W każdym razie byłam chrzczona przez dwóch pastorów z Polski, w basenie, w bardzo dobrej atmosferze, tylko bez udziału mojej rodziny. No i później trzeba było iść do onkologa. Zaczęłam być diagnozowana. Okazało się, że to jest złośliwy chłonniak z przerzutami do szpiku kostnego. I na tym biednym kawałku nerki są cysty, w których są komórki rakowe. Prawdopodobnie jest to do dzisiaj. Nie wiem, wierzę, że mnie Bóg uzdrowi. No w każdym razie poszłam na kolana i mówię, Panie, ja słyszę, co to jest, ale ja się boję. I Bóg wypełnił mnie takim pokojem, że się nie boję choroby. Nie boję się śmierci. Ufam Panu. Dostałam bardzo ciężką chemię. Nie mam bólu. Bóg tak sprawił, że po prostu nie mam bólu. Po biopsji ze szpiku kostnego przykładano mi plaster, bo tam się nie leży. Kazano mi przyjść na zmianę opatrunku. Ja mówię, że nie, bo ja wracam do pracy. Wróciłam po pierwszej chemii na drogę, ale byłam coraz słabsza. Straciłam wszystkie włosy. I mówię tak, Panie, jak ja w tej puszce będę, to ja umrę. W każdym razie przyjechałam do domu. W międzyczasie mój mąż stracił pracę, straciliśmy ubezpieczenie. Jest takie przedłużenie, to się nazywa cover, Cobra, które kosztowało $803, co jest ogromną sumą miesięcznie. Więc to musiałam wziąć. Nie pracowałam w końcu od listopada 2008 do ostatniej chemii do marca, no 12 marca 2009 wziąłem ostatnią chemię, szóstą. W tej chwili też jestem na chemii, ale nie wyglądam chyba, prawda? Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Wtedy wyglądałam bardzo źle. No także szybko pieniążki jakiekolwiek były, to się skończyło. Wcześniej miałam ubezpieczenie, które pokrywało 70% leczenia. Także moja chemia kosztowała $300,000, ubezpieczenie pokryło 70%, zostało 30%, plus w międzyczasie byłam w szpitalach, bo po trzeciej chemii dostałam sepsę. I byłam sama w domu, mój syn był w szkole, pierwszy dzień, pojechałam na pogotowie, zostałam zlekceważona, w Ameryce też tak robią. I drugiego dnia praktycznie tak przyjechało pogotowie, rzucili mnie tam gdzieś z boku i sąsiadka zainterweniowała, bo jej córka powiedziała, że coś się ze mną dzieje, bo wyszłam do pogotowia, że ja nie mam odporności, że trzeba się mną zająć. Ale wiecie co, to jeszcze nie był czas. Jak zaczęli mnie nawadniać, to byłam opuchnięta jak balon, wyglądałam jak słoń. Ja nie byłam w stanie stać na nogach, musiałam okrakiem. I szłam robić prysznic i tylko się modliłam. Nie wiedziałam, gdzie jest sufit, gdzie podłoga. Ale prosiłam Pani, nie pozwól mi się przewrócić, bo się nie podniosę. No i tam to są chrześcijanie. Ludzie, którzy dawali mi chemię, też są chrześcijanie, także modlili się. Ja byłam w izolatce, ale niektóre osoby mogły przyjść. Przychodziła taka siostra ze zboru adwentystów. Także po 8 dniach ja się podniosłam, jak Wańka wstańka. Wróciłam do domu, a miesiąc po chemii musiałam wrócić do pracy, bo w międzyczasie tak się złożyło, że no, mój mąż został przyjęty do mojej firmy. Ja pod jego wpływem wzięłam troka, który na spłaty, który był drogi, bo to był z dużym przodem, ale wygodny, bo tam są dwa łóżka. Jeżeli jedna osoba jedzie, to druga może spokojniej spać. W każdym razie mąż rozwalił dwie przyczepy, bo to łatwo zrobić. Trok nie był spłacony.
i został wyrzucony z pracy miesiąc przed moją chemią. Także później poprosiłam, żeby przyjęto nas oboje do pracy. 2,5 miesiąca jeździliśmy jak wariaci. W międzyczasie nam się jeszcze zepsuł trok i to była naprawa za $5,000 kolejne. Ja już nie płaciłam rat za dom, bo trzeba było coś, no coś za coś. I zostały spłacone te troki, te przyczepy. Ja nie mówię o moich rachunkach medycznych. I on został zwolniony. Zostawiłam go w domu. To siedział później chyba z 1,5 roku. Nie pracował, bo on był oczywiście w depresji. Ja pracowałam. I wyjechałam z domu bez przyczepy samym, to się nazywa baptyzm, samym tym trokiem. Ujechałam z 5 mil, stanęłam na boku drogi, płaczę. Panie, jak ja sobie poradzę z tym wszystkim? Od czego ja mam zacząć? Gdzie ja mam ręce wsadzić? Syn w szkole, mąż nie pracuje, same długi, ubezpieczenia nie mam z czego płacić. I wiecie co, jak się podniosłam, no mówię trudno, idę do przodu. Zresztą to tak było całe życie. Robiłam rzeczy, do których nie byłam stworzona, wcale nie chciałam takiego życia. Ale to są właśnie nasze wybory. To jest to, jeżeli idziemy bez Boga. Później ja się napełniałam Słowem Bożym, a wielu rzeczy nie brałam tego do siebie. Mój charakter nie był zmieniany. Ja byłam dalej taka buntownicza, taka siłaczka do przodu. A to kobieta, to nie jest kobiety rola. W każdym razie powiem wam, że do końca roku moje ubezpieczenie medyczne było zapłacone. Nie wiem przez kogo do dzisiaj. Bo jak dzwoniłam do syna, żeby zapłacił ubezpieczenie, bo akurat są pieniądze na koncie w tym celu, to on wchodził na komputer i mówi, mamo, ubezpieczenie jest zapłacone. I też przychodzą wtedy takie wątpliwości, bo mówię, panie, ja ci dziękuję, ale boję się, bo nie wiem, czy to jest od ciebie, czy to jest na stałe, czy to się komputery zawiesiły. I tak przez ileś czasu to wzrósłby mi bardzo dług. Ale jak do tej pory nic się nie ujawniło, czyli to było w 2009 roku, to było zapłacone przez Boga. Może się kiedyś dowiem, komu powinnam dziękować. W imieniu Jezusa Chrystusa. No w każdym razie wróciłam na drogę, jeździłam. W międzyczasie były takie różne rzeczy. W 2011 roku, na początku roku, zimą, miałam wypadek. Bóg mi dawał sygnały, że mam skończyć już jeździć. Później miałam sen. I to tak 7 snów pod rząd. A to mi przyczepa odjeżdżała, a to mi trok odjeżdżał, a to mi ktoś gdzieś zatrzymał ten trok. Ja go nie mogłam znaleźć. Ja absolutnie tych snów nie zrozumiałam. Ja zmieniłam firmę. Zresztą ta firma przy remoncie troka oszukała mnie. Ja miałam taki przód założony, że nie mogłam go podnieść. A codziennie 2 razy musiałam robić przegląd troka przed i po. I jak zatrzymywali na drodze, to trzeba było to podnieść. Dla mnie to było niemożliwe. Zawsze musiałam mieć kogoś do pomocy. No, zarejestrowałam się jako firma transportowa. Jakiekolwiek pieniądze miałam odłożone na boku, nie płacąc oczywiście za dom, bo już później nie ma takiej możliwości, bo już banki nie chcą rozmawiać. Dopiero jak procenty narosną, że są 2 razy takie jak dom, to wtedy oni chcą rozmawiać, a to już nie ma o czym, bo to nie ma żadnej wartości. W każdym razie zarejestrowałam się jako firma, poszłam od innej firmy, ciągałam przyczepy i było coraz trudniej. Było coraz trudniej, nie miałam żadnego błogosławieństwa. Jakoś tak w grudniu mówię do Pana, o Panie, jakoś mi tak idzie, to może bym... Aha, najpierw prosiłam, bo miałam do stycznia 2012 roku ubezpieczenie zapłacone, to też jest bardzo droga rzecz, żeby mnie Bóg prowadził, że ja to skończę, ale Bóg wiedział, co jest w moim sercu. A później zaczęłam z Bogiem się targować, że ja chciałabym trochę dłużej. No i zaczęły się dalej problemy i za chwilę mówię, Panie, ja już kończę to, tylko co ja z tym trokiem zrobię? Co ja będę robiła dalej? No ale wszystko jedno. I rzeczywiście troka sprzedałam zaraz po ostatnim wyjeździe i postanowiłam przyjechać do Nowego Jorku, bo tam jest łatwiej o pracę. Musiałam zrobić ponowny kurs na pomoc pielęgniarki, żeby opiekować się starszymi ludźmi.
i wierzyłam, że wszystko ze mną jest w porządku. Także tam mi się zeszło, przyjechałam dopiero na początku maja i przyjechałam do zboru właśnie, którego członkiem zostałam dużo wcześniej, bo chciałam gdzieś dziesięciny odprowadzać i oni mi udzielili pokoju gościnnego i do tej pory jest to mój dom. Straciłam wszystko. Skończyłam ten kurs, ale już czułam się źle. Okazało się, że chłonniak wrócił i to wracał później, to się nazywa tutaj od klatki piersiowej w górę, także ja byłam zdeformowana, opuchnięta, nie mogłam oddychać, nie mogłam chodzić. Próbowałam się sama leczyć, bo z tymi ubezpieczeniami tam też były różne rzeczy, więc naturalnymi środkami, a przy moim stanie nerek to w ogóle jedno działało przeciwko drugiemu. W każdym razie w 2013 roku zostałam wysłana do szpitala przez bardzo dobrych ludzi, ale to jest inna historia. Przez bardzo dobrych ludzi czułam się bardzo źle. Ja mogłam zrobić 2-3 kroki, musiałam postać, żeby iść dalej. Okazało się, że jest woda w płucach, że wszystkie organy zaczynają siadać i praktycznie ci biedni lekarze, którzy widzieli mnie pierwszy raz i w ciągu 2 dni wszyscy specjaliści mnie widzieli, odesłali mnie do tego lekarza, nie sądzili, że ja przeżyję. No tam próbowano mnie w jakiś sposób ratować. Ściągnięto mi z lewego płuca chyba 1,5 litra wody. Prawe nie było ruszane, bo było za mało, mogło się płuco zapaść. Opuchnięta tu z powodu chłonniaka. I jeszcze widzę, że mam wyciek z piersi. I chcieli mnie wypisać z tego szpitala, bo trzeba było zrobić PET scan. Nie mogłam być pacjentem szpitala, więc mówią, żebym się wypisała, zrobiła PET scan tam u nich i wróciła z powrotem. To chyba po 1,5 tygodnia. Ja mówię, że jeszcze proszę o inne badanie, bo tam jest wyciek. No więc zrobili mamogram, później zrobili ultrasonogram i stwierdzono, że jest rak piersi. Zrobiono biopsję, 3. stopień, złośliwy rak. Jestem po mastektomii piersi. I sytuacja była taka, że limfoma wróciła. Pierś trzeba było usuwać i nie wiadomo było, co najpierw robić. Dostałam 2 wlewy od limfoma chłonniak, przepraszam, od chłonniaka. Po to, żeby mnie przygotować do operacji na usunięcie piersi. Ciężko mnie było zaintubować, musieli mnie intubować na żywca, nie mogli mnie wcześniej uśpić, bo tchawica, trochimia to jest tchawica, tchawica była przesunięta. W każdym razie po operacji piersi ja nie miałam żadnego bólu, słuchajcie. A to była długa operacja, bo to jest usunięta piersi, było zaatakowanych, już nie pamiętam ile węzłów chłonnych pod pachą, także szef jest duży. Ja mam cały czas spokój i radość. I ci lekarze sobie przekazują, że ja się nie boję, że mi nie jest potrzebny psycholog. Modlę się i Bóg w tym jest. Bo gdyby nie Bóg, to przy pierwszym razie już by mnie nie było. Później przy tych wszystkich historiach, wiecie, ja sama tego nie rozumiem. Ja nie jestem lekarzem, nie rozumiem tego, ale przyjmuję to i wiem, że Bóg ma dla mnie plan. Aha, jeszcze w międzyczasie w 2012 roku najpierw mi tarczycę usunięto. To nie jest tak sobie. O, to tak długo trwało. W 2014 roku w maju. Ja trochę w międzyczasie pracowałam, opiekowałam się ludźmi, bo trzeba było synowi pomóc, bo on tam zawalił studia. I ciężko ze wszystkim, bardzo ciężko. A ja jestem rencistką w Ameryce. I zaczęłam ogromnie kasłać. Chyba w ciągu 2 tygodni widziałam lekarza, onkologa od raka piersi i zrobiono, ona mnie skierowała na prześwietlenie płuc. I okazało się, że tam są guzy. Zrobiono, nie wiem jakie drugie badanie się robi. Już nie pamiętam, wszystko jedno. Coś tam jeszcze i mówią, że są guzy w obu płucach centralnie rozłożone. I lekarka mnie pyta, czy się godzisz na biopsję, bo oni nie wiedzą, czy to jest przerzut z chłonniaka, czy to jest przerzut z raka piersi, czy to jest kolejny rak. Ja mówię, no tak trzeba.
Tam są jeszcze inne historie, jak ja tam szłam. Pojechałam sama, ktoś miał mnie odebrać, bo praktycznie ludzie z mojego zboru bardzo mi pomagają. Ja nie chcę ich zawsze fatygować i to też jest błąd, bo taka Zosia Samosia jestem w dalszym ciągu, bo są bardzo chętni. Pojechałam sama na tą biopsję, ale wiedziałam, że ktoś mnie musi odebrać. I lekarz do mnie mówi, ty sama jesteś? No mówię, sama jestem. Bo mówię, ktokolwiek by ze mną nie przyszedł, to mdleję. I później tak leżę na brzuchu, przygotowywana jestem do tej operacji i tak się zaczynam nad sobą żalać. O, że jestem sama, łzy mi lecą i za chwilę mówię, no ja nie jestem sama, jestem z Duchem Świętym. Przepraszam cię, Panie. Poprosiłam o serwetki, zrobił mi tą biopsję i mówi, aż jakie mogą być, 3 razy mnie musi nakłuć i może się zapaść płuca. Ja mówię, nic się nie zapadnie w imieniu Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście nic się nie zapadło. Ale wcześniej wam powiem, jak zostałam tak zdiagnozowana i spotkałam się po wizycie, po rozmowie z lekarką, przyszłam tam do zboru, do swojego pokoju, uklęknęłam na kolanach i płaczę. Tak lubimy się nad sobą żalać, zresztą jesteśmy ludźmi. I płaczę przed Panem, mówię, Panie, już mam dosyć. Dałeś mi już wszystko, mam dzieci, mam rodzinę, ale mówię, to już jest za dużo dla mnie. Dajesz mi swoją opiekę, nie chodzę głodna, mam dach nad głową. I wiecie, i poczułam tak jakby, wzięta była Biblia i tak dostałam w głowę 3 razy i tak słyszę, Jezus nie powiedział, że ma dosyć. Jezus przyszedł wykonać swoją pracę i ją wykonał. I On powiedział, że będzie ze wszystkimi problemami razem z nami. I moja modlitwa się zmieniła. Zaczęłam przepraszać Pana, zaczęłam Go wielbić i przyszła taka radość i pokój z powrotem, że mówi, niech Twoja wola wypełni się w moim życiu. I wiecie, za 2 dni miałam swojego onkologa od limfomy przed biopsją. Ja w ogóle nie zarejestrowałam, że przestałam kasłać po tej modlitwie. Przestałam kasłać. I on tak mówi, no wiem, widzę, co ty tam masz. Mówi, znowu jakaś historia. Ale wiesz, ty się nie martw, bo z tobą to nigdy nic nie wiadomo. Tam były infekcje, ja byłam wiele razy w szpitalu. Także lekarze nie rozumieją, dlaczego ja żyję. Lekarze nie rozumieją, dlaczego ja jestem w takiej kondycji. Miałam limfodymę w prawej nodze po biopsjach. Biopsję szpiku kostnego, nie szpiku kostnego, tylko chłonniaka, węzłów chłonnych. Robi się tak, że trzeba część węzłów usunąć. I wtedy osłabia się ten organizm. To miałam nogę, że chodziłam w bucie od koleżanki w 10. I to tak było ze 3 miesiące. Sama z tą grubą nogą jeździłam do lekarza. On był w ogóle zdziwiony. A ja się czułam normalnie. No i dostałam specjalny taki do masażu, taką, no takie coś na całą nogę plastikowego z takimi komorami, gdzie jest różne ciśnienie. Bo to już miało nigdy nie wrócić. A w tej chwili nie mam limfodymy. Także Bóg jest niesamowity. W międzyczasie też przeszłam salmonellę. Nikt myślał, że jeszcze nikt nie miał, tylko ja. I w każdym razie po tych wszystkich historiach, jak się okazało później, jak poszłam na biopsję z płuc, okazało się, że tam nic nie ma, tam jest chmura. I ja się dalej tym nie interesowałam, dziękowałam Bogu. Później musiałam wziąć chemię. Po tym już była chemia od raka piersi, bo wcześniej była od chłonniaka. Znowu wyłysiałam i w 14 roku, zaraz miesiąc po chemii, przyjechałam tu do Krakowa. Mąż mnie prosił, żebym przyjechała, wiedział, w jakiej jestem sytuacji i przyjechałam. Nie bardzo dobrze się czułam, ale trafiłam od razu do zboru Łazarza. Zresztą słyszałam o nich i tak mnie ciągnęło, że to były moje pierwsze kroki. Jeszcze nie byłam w żadnym innym zborze. Kocham ich bardzo, oni mnie podtrzymują swoją modlitwą.
A to wszystko mówię po to, żebyście wiedzieli, że Bóg jest doskonały, Bóg jest dobry, nigdy nikogo nie zostawia. I mimo, że straciłam w życiu wszystko fizycznie, to wierzę mocno, że Bóg ma dalej dla mnie plan. Wierzę, że będę uzdrowiona na Bożą chwałę, bo Bóg mnie nosi w swoich ramionach. Wierzę, że moja rodzina przyjdzie do Jezusa i moje dzieci będą zbawione. Modlę się również za mojego męża, mimo że miałam ból w sercu ogromny, mimo że przychodziła też nienawiść, to tak jak brat mówił, modliłam się, Panie, zabierz to ode mnie, bo to nie jest od Ciebie. Bóg, żeby kogoś użyć, musi go wypalić. Tak jak jest tam mowa, że złoto wypala się w tyglu. I to boli, i to bardzo boli. Jeżeli nie można nas wypalić inaczej, to musimy przejść przez ogromny ból. Ale Bóg nas zna. Bóg wie dlaczego. My Mu mamy tylko zaufać. I ja Mu dziękuję z całego serca. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa i kocham Was wszystkich.